Astygmatyzm nadwzroczny jest to kompleksowa wada wzroku składająca się z dużej nadwzroczności połączonej z dużym astygmatyzmem. Jest to wada, która jest dosyć ciężka do laserowej korekcji wzroku. Można ją korygować tylko za pomocą metody LASIK, najlepiej femtolasik, robiąc duży płatek na rogówce. Często wynik następnego dnia po takiej korekcji jest średnio zadowalający. Mamy też tutaj do czynienia z tak zwaną biomechaniką rogówki, która zmienia się po zabiegu. Dlatego przy takich wadach mamy powiększone ryzyko reoperacji, poprawki. W takich przypadkach musimy odczekać przynajmniej pół roku i po pół roku, jak już mamy ustabilizowaną wadę wzroku, można jeszcze dopolerować rogówkę tak, aby widzenie było jak najbardziej zadowalające.